Witam was, widzowie. W dzisiejszym odcinku zajmuję się sadzeniem ziemniaka. A czemu to nie działa? A muszę jeszcze rozłożyć. Okej. Dobra. Nie spodziewałem się, że ta sadzarka będzie potrzebować tego, żeby ją rozłożyć. O, ale strasznie powoli ona sadzi. Myślałem, że trochę szybciej, no ale dobrze. W sumie to ten zetor nie ma biegu dobrego do tej sadzarki, bo 1400 obrotów raptem. Postanowiłem, że w sumie chciałbym pobawić się z jakąś inną uprawą. No i padło na ziemniaki. Na marchewkę i takie inne uprawy jeszcze przyjdzie czas, bo na razie w modach raczej nie ma jeszcze takich typowo polskich kombajnów do zbioru marchewki, więc... Więc stwierdziłem, że... tak będzie po prostu najlepiej, że tą nową uprawą, taką typowo nową, będą właśnie tutaj ziemniaki, w co pójdę. O czym dzisiaj chciałbym porozmawiać? Dzisiaj chciałbym podsumować wyniki ankiety na temat, jak wy oceniacie DLC Premium. No i tam w tej ankiecie wyszło, że wam się podoba. 10 na 10 opcji wybrało jedna osoba, reszta wybrała 8 osób chyba. Na chwilę, kiedy to sprawdzałem, że 8 na 10, czyli też wam się podoba. No, czyli w sumie wam DLC się podoba. Tak myślałem, no jednak to jest polska mapa. Nowe uprawy 3, więc byłbym zdziwiony, jakbyście wybrali coś innego w sumie. Wiadomo, zawsze dało się coś zrobić lepiej i tutaj ja sam nawet mówiłem, że ta mapa jest tak pustawa, nie? Tak średnio, no. Z tymi drzewami na przykład. Albo pola, że są takie jak... takie dosyć prostokątne, no nie, że nie bardzo, jak na polską wieś. W dniu publikacji, czyli w sobotę, pojawi się również ankieta. Zastanawiam się jeszcze, o co was tym razem spytać. Muszę, bo za duży traktor, zredukować. Ale mi się wydaje, że ja bym chciał się dowiedzieć, jakie maszyny, takie jeżdżone, czyli pojazdy, jakich maszyn wam brakuje w tym farmingu najbardziej. Co byście chcieli, jakby, żeby było więcej tego. Ciągniki, nie wiem, kombajny i inne takie rzeczy właśnie. Z tego to w ogóle można by było zrobić podpunkt z dwie ankiety. Albo trzy nawet. Ja osobiście, jak miałbym wymienić, czego w tym farmingu najbardziej brakuje, to chyba z takich najbardziej używanych rzeczy, to myślę, że różnorodności w kombajnach, że jest, są te 4,5-5 metrów, potem są 7,5 i nagle są 13 same, nie? Że jest tak, no jakoś tak mało było tych kombajnów. Na starcie szczególnie, teraz też ich wcale za dużo nie ma. Ale schodzi tych ziemniaków.
Będę musiał zrobić pewnie krótkie cięcie, bo ja nie spodziewałem się, że tego aż tyle schodzi. I sobie dowiesz po prostu paletę. Wiem, że to tak średnio wygląda, no bo to są zwykłe nasiona, no ale nie miałem sadzeniaków zostawionych z poprzedniego sezonu, nie? No bo zaczynam dopiero zabawę w ziemniaki. Ale w następnym sezonie obiecuję, jak będę następne akcje ziemniaki robił, od razu będzie sadzeniaki, będę zostawiał, żeby to wyglądało jak najlepiej. Także co, widzowie, widzimy się po krótkim cięciu, bo ten... bo zabrakło mi ziemniaków. Jestem z powrotem, widzowie. No i lecimy, znowu za duszy traktor. O, no i git. No mówię, ten traktor nie ma biegu do sadzenia w ogóle. Trzydziestka by się przydała. Albo bardziej 60. 30 z tą sadzarką to nie wiem w sumie. Nie no, pojechałaby. Musiałaby. Widzowie, jeśli spodobał wam się ten odcinek, to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszej pracy. Ogólnie po stronach w Polsce, szczególnie na dole, zrobiło się biało. U mnie jeszcze na razie nie do końca, no. Są temperatury co prawda minusowe, ale jakoś ten śnieg na razie mnie ominął. No już jakiś kawałek zasiany, znaczy zasadzony, przepraszam. Ale całego tego pola nie będę na pewno sadził, bo po prostu zamęczyłbym się. Jeszcze za małe maszyny mam do. A ten kawałek ma prawie 0,7 hektara, więc to nie jest jakiś... mały kawałek. No jestem z powrotem po napełnieniu, stwierdziłem, że już napełnię się, bo to brzydko wygląda jednak mimo wszystko. Poza odcinkiem już zasadzę sobie, co ja mam z tym sianiem, zasadzę sobie resztę, ale raczej już jakoś mega, mega dużo nie będę, z parę przejazdów sobie tylko zasadzę. Wjechałem tutaj trochę w redlinkę, no ale się zagapiłem troszeczkę. Tutaj raczej owcem obsieję ten kawałek, bo żeby zebrać to jakby wcześniej,
Kukurydzy na razie nie sieje, więc myślę, że owiec jest takim najlepszą opcją, żeby zebrać, żeby potem już mieć spokój. No i dobrze, widzowie, resztę tego sadzenia sobie zakończę poza odcinkiem. Co prawda z 4 przejazdy tutaj zrobię, resztę to owsem oblecę i nie chcę na razie jakoś za dużo tutaj sadzić, bo nie będę miał jakichś wielkich sprzętów. No dobrze, do następnego, cześć.